to sprawdzajcie sobie. Czy luzów nie ma chociaż żadnych? Luz na pewno jakiś będzie, bo to... Ty nawet takie podobne obszycie mieliśmy, nie? Witam was bardzo serdecznie. Na początek zaczniemy sobie od takiego małego wstępniaczka. Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się aż takiego zwrotu akcji, że czy w ogóle kiedyś coś takiego nastąpi. Ale jak większość z was pamięta, ostatnio właśnie zostawiliśmy skuter w lesie. Powiedzmy na to, że z naszej głupoty, bo po prostu nikomu nie chciało się po niego jechać. Pogody były jakie były, no i to nas trochę demotywowało. Dobra, zresztą ja tu będę więcej opowiadał. Tutaj macie kartę. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to niech po prostu kliknie i wejdzie i będzie wszystko jasne. Pół roku minęło od tamtego czasu i w ogóle straciliśmy jakąkolwiek nadzieję, że ten skuter kiedykolwiek odzyskamy. Zresztą po co tu nadzieja jest potrzebna dla takiego gruza? Gruz jak gruz, ale swoją historię miał. Dobra, skupmy się na tym teraz, co wydarzyło się nie tak dawno. Dostałem wiadomość od mojego znajomego. Znalazł ogłoszenie do skutera, który był łudząco podobny do naszego. To było to bardzo podejrzane. Odległość między nami a sprzedającym była bardzo niewielka, także postanowiliśmy umówić się na wizytę i pojechać zobaczyć, czy to naprawdę nasz skuter. Zobaczycie za chwilę dalszej części filmu, także nie pomijajcie i oglądajcie do końca, chyba. Jak wygląda sprawa, Wiktorek, nie? Idziemy po skuter. To, że coś taniej kupimy. Czekaj, bo mi kurde nie chce ostrożnie. O, dobra. Skuter znalazłem sobie, kurde, nawet nie tak daleko. Zobaczymy, czy zajdzie z tych 6 stówek, czy nie. Nie, no kurde, takiego złoma za 6 stówek. Dobra, jakąś taktykę trzeba, Wiktorek, obmyślić, nie? Ty go zagadasz, a ja kurde... Stówkę bierzemy do domu. Kurde, no jakoś na spokojnie by pasowało do tego podejść, żeby jednak coś spuścił z tej ceny. A to trochę tak kurde dziwnie, nie? Niby miałeś ten skuter nie tak dawno, a tu jedziesz zaraz go kupować. Tędy jedziesz? Ja do niego nie dzwoniłem, ja mu tylko ten. Pisałem, to mogę to najwyżej przyjechać, to... Tylko nie padało. Będzie dobrze. Oby. Halo? Tak? My po ten skuter mieliśmy przyjechać dzisiaj. Tak, ja już tu czekam. Ale... Dobra. U tego stadionu. Koło stadionu tam? Tak, na tym jakby parkingu takim. No. Dobra, to my tam zaraz będziemy, dobra? Dobra. Kurde, dobrze, że nas balona nie zrobił. Ty, patrz, co się z licznikiem dzieje. Patrz. Patrz. A ty się nie wiesz, bo tu jest kurde do 90. Gdzie on jest? Tu? Jest! A jest, to. Jest! Dobra, czekaj, tak dwa niepoznaki w dół, co tam aparat. Witam. Cześć. Kurde, wszystkie takie oryginalne to aż szkoda, my takiego szukamy, żeby ani papierów nie miał, ani a żeby pocuć po prostu po krzakach. No to ten właśnie do tego jest. Pojeździłem, silnik jest po generalnym remoncie. Po generalnym? No silnik tak. No ten kulgarnik trzeba nałożyć, ale tak nie odpadnie. Bardzo fajnie. Kurde. No on trudno odpala, ale jak go... To siedzenie, dobrze, idźcie. No i plastiki takie założyły. No, też właśnie mieliśmy takiego niedawno. Plastiki też pościągaliśmy i gdzieś w garażu tam leżą. No to ja do niego nie miałem, plastiku nie było. Taki był jak teraz. No to co, no to... Kurde, niby tu wszystko sprawne, nie? Ja nie tylko założę i tak. Do niego chcesz... No my ile, tak, żeśmy tak wystawiali, nie? Co do negocjacji to na pewno. Pan gdzie nim jeździł? Po okolicy, czy...? Nie, po polach. A. No na do pola widzisz, jaka jest. A tutaj widać chyba świeży... No tak, się wywrócił się, jak na stoki go stawiałem. Na trawie to coś będzie. A tam pan napisał w ogłoszeniu, że wydech jest sportowy, tak? No tu właśnie jest, tak. Jak jest, ale jest. No. Ty nawet takie podobne obszycie mieliśmy, nie? Nie wiem. Kurde, ciężko stwierdzić, proszę pana, bo tu trochę jest zdekompletowany. Spuścił tak konkretną, fajną sukę. Dobra, najchętniej to ja bym tu jazdę próbną zrobił, ale chociaż sprawdzić, czy kierownica prosto. To sprawdzajcie sobie. Czy luzów nie ma chociaż? No to luz na pewno jakiś będzie, bo to... No to wiem. Ja nic nie robię, tylko silnik zrobię. No to tak, no to...
jak tłuczony po polach, to... Nie, on tak nie był tłuczony. Był jeżdżony po polach, ale nie był tak katowany. Skuterem też nie da rady. Fantazy to się ktoś nieźle w Picasso bawił. Nie no. Nie no, narciaki to fajny, nie? No, on dobrze się sprawował. Lagi nie ciekną. Nie, one nie ciekną. To chociaż byśmy te hamulce sprawdzili. Tam widzę, że to tylko chyba jedno. Nie wiecie, nie zaglądajcie, to oglądajcie tam kołem. No. Zakręć kołem tylnym. Ja tu sprawdzę, czy hamulce są chociaż. No, a coś tu kapie, oj. To co, dobra, gadajmy, ustalajmy. No, cena i... cena. Mogę wam następnie spuścić 200 zł. To ile on jest tam wystawiony? 600. 400. 600? To 400 będzie. 300 może. Ona 300 nie zejdzie. No dobra. I do tego piwko jakieś. Może być tak. 300? Bo to się go pozbył. Nie wiem, co przeglądu, nie to. Nie był promocy, ale trzeba jego zarobić do sprawy. To, ale co pan tam wymieniał? Sam tło, czy? Nie wiem, cały. Cały po remoncie? Mał, wszystko takie. To już na pewno nie jest zatarty. No dobra, to 300, czy nic więcej się nie da? Nic więcej nie będzie w dół? Pindyk mogę. Kurde. 250? Długo już stoi na tym ogłoszeniu, czy? No właśnie, to my... Miesiąc. To już damy 200. No, bo widzisz, po wypadkowej. Dobra, nie będzie. To czekaj, idę po kasę. To interes. Sugar Daddy? Interes udany. Proszę, niech służy. No powinien, kurde. Dzisiaj go będziemy próbować już odpalić. O, ale przyglądnijcie sobie go. Jak nie, to pierwsze sobie go przyglądnijcie tak całego. No to dobra, to panu już nie będę głowy zawracał. To 200, jak się umówiliśmy. My go ładujemy. O. To ładujemy i jedziemy. Bo mi życie marnujesz. 15 minut mojego życia. Przez zapinanie pasów 15 minut życia ci zmarnował. Nie tu, tylko tam złap. A to poczekaj. Kurde. Se wsadź. To se wsadź. No to se wsadzę. Dobra, tyle, nie ściskaj go. Ja pierdziu. Nie no, teraz nie może. Ej. To jadę na lawecie. Co robimy? Ile tam masz na liczniku? 200. Nie gazuj, bo zalejesz! Kto tak pasem spiał? No to tak pasem spiał, że to ani do dupy nie podobne. Skuter siedzi na glebie, oczywiście, elegancko, Francja elegancja, paliwo ucieknie, ale nie na tym rzecz polega. Ostatnimi czasy pykamy sobie w gierkę footballteam.pl, tam jest menadżer piłkarski, tam wbijacie w link, rejestrujecie się i trenujecie po prostu swojego zawodnika. Także co ja tu więcej będę mówił, link macie w opisie i zapraszam. Chodź w ramiona, zatańczymy sobie walca, a cię klepnę raz po... Brzuchu. Mamy w końcu tego grata. Pamiętaj, sentyment jest bezcenny. Ej, nie odpali? Jak się odpali? Nie no, musi odpalić. Ale ja będę biegł teraz. Jeszcze nie? Teraz! Ale gorzej, jak ten skuter właśnie rzeczywiście nie odpali. Zwrócimy mu. Reklamacja! Ani nie mamy umowy kupna sprzedaży, ani nie mamy nic. Dzielni mamy, podrobimy. No spróbujemy na wiertarę go odpalić. Zobaczymy, jak to będzie, może akurat się uda, nie? No, nie wiem, co zrobimy z tym skuterem. Najpierw będziemy starać się go odpalić, a potem się zobaczy. Nie? Najwyżej będziemy informować was. Warwi Purple Snake, Purple Snake! Tak! We'll be right back.
We'll be right back.